Dobrze, dzisiaj jesteśmy u hodowcy z oddziału radzionków, Adam Gorzałka. Jest to bardzo dobry hodowca, ale i tu ile oddział ma hodowców? Teraz to nie wiem, to chyba ze 160 członków. 160 hodowców. No w tym roku na pudle i na stare i na młode. Z lotu stare Pyrzyce, a teraz Gubin, druga seria. Jedynie hodowca Częstochowy miał lepszą serię. No fakt, jakby Adam wytypował gołębia tego, co miał wytypować, to by miał pierwszą serię, no ale przełożył gołębia do drugiej serii i gołąb siadł trochę później, ten co zmieniłeś, tak? Tak, siadł jako szósty siadł. Nie, bo ten piąty. No ale może i tak bym nie dał rady tym, bo tam szybszy miał ten gołębie. To już liczyłeś, tak? Tak, tak, do początku tam niedużo. Adam jest bardzo skromnym hodowcą. A długo nie lotujesz chyba, tak? Bo od 2005 roku. To można powiedzieć, że ten. A coś tak skusiło do hodowania gołębi? No kiedyś od młodu to miałem gołębie, nie, ale. Nie lotowałeś, tak? Nie lotowałem, a później mieszkałem w bloku. Też nie było możliwości. No tak, chodziłem do kolegów, nie? Naciągać tam, że tego, tak. No a później powiedziałem, że jak pójdę na emeryturę, to założę, no ale wcześniej wyszło to. Aha, i wcześniej zacząłeś hodować, tak? No, no to można powiedzieć, że 14 lat, tak? To nie taki długo. Tak, no. Żona pomagała trochę, no bo jak ja do roboty, no to. A z kolegą Adamem tu się poznaliśmy przez gołębia mojego, bo tu gdzieś rozbił się, złamał sobie skrzydłę. Tam do sąsiada z zydla. Skrzydło sobie złamał, przyniósł do Adama i Adam do mnie zadzwonił, że jest gołąbek u niego. Przyjechałem i tak się zakumplowaliśmy i tak już trwa ta nasza koleżeńskość i można powiedzieć, że przyjaźń, tak? Bo już dobrze się kumplujemy i dlatego hodowcom mówię, że warto niekiedy zadzwonić, oddać gołąbka, bo można fajnych ludzi poznać, swoją wiedzę powiększyć, poszerzyć. No i co za tym idzie, tak samo lepsze wyniki, tak? Bo Adam mówił, że przez 3 ostatnie lata cały czas był w czubie, ale 5., 4., 6., 7. No tak, do 8 schodziłem, ja tak, no nie szło. Nie szło nic do przodu. No jeszcze na zeksa, nie tam koledzy, mętle. Tak, no to mętli to wszyscy znają w Polsce. No Czech, ich teraz lecą do Łukasza, wycofał. No ale znowu przyszedł tam Malek, Achim, też bardzo dobry hodowca. No wiadomo, przy takiej grupie 160 hodowców, no to wiadomo, że jest szpica duża. Tu przyjechałem pierw do Adama, no to powiedziałem Adamowi, że z wentylacją trochę od razu powiedziałem. Adam od razu to przerobił. Jest sumienny, na przykład powiedziałem, a tu bym przerobił to i to. Adam mówi, a już przerobiłem. To jest gołębnik Adama. Nie jest to jakoś tak. Nowo. Nie. No, jak było cię stać, taki wybudowałeś, tak? Nie, widać, że nie musi być super gołębnik, żeby zrobić wynik, tak? Bo wiadomo, że myślałem o tym, aby był gołębnik, żeby było na co patrzeć, nie? Tak. No a później apetyt dorośnie w miarę jedzenia. I w pierwszej kolejności, jak przyjechałem do Adama, no to stwierdziłem, że tu nie ma po prostu, no nie wchodzi powietrze, tak? Adam to od razu przerobił, powietrze wchodzi, ogrzewa się tak i wychodzi, tak? Może tu też był błąd, bo może. No i parę innych wskazówek, tak? Udzieliłem, co jak i jakoś wyszło, tak? Pudło jest. Udało się. Każdy by chciał tak się. Adama, parę tam złapiemy, pokażemy. I jak przyjechałem pierwszy raz do Adama, to też stałem jak Andrzej i mówię, a ten jest super gołąb, ten. A tam później się dziwił, skąd ja to wiem. No mówię, że gołąb no. Zadbane gołem, wymalowane. I co za gołębie to są w ogóle? Ach, to są różne gołębie, nie? Ale więcej gołębie. Ale najwięcej masz z Żywca, tak? Gąbków. Z Żywca, tam suchy beskidzki mam, ale z początku zaczynałem tam od różnych hodowców. Dużo mnie wspomógł kolega Marian Spalik z oddziału Tarnowskie Góry. Do rozpłodu i młode brałem dużo od niego. A to teraz już jest pokrzyżowane, bo z różnych masz. To różne są. Różne są. No i może parę gołąbków. Od Trybaczewskiego, kolegi z sekcji. Może parę złapiemy. Może jest bliż do oka, parę jakie piękne oko do rozpłodu, no kapitalny gołąb. Dobre daje, młode.
Od razu tam mówiłem, że bardzo, bardzo dobre gołębie musi dawać. Długi sezon, bo jeszcze Brukselę, tak? No to przedłużony był. On nie był na Brukseli, ale myśmy lecieli. Przedłużony, no to wiadomo, że już dwa lotka. W tym roku dobrze latał, tak? W tym roku nie tak dobrze, ale w tamtym bardzo dobrze leciał. W tym roku słabi. Ale konkurs no, jakieś 9 ciekawe? Konkursów. 9 konkursów. No to i tak nieźle. No widać, tamtym miał 11. Piękne upierzenie. Wychodzi, że... No strasznie silne ptaki, naprawdę. Silne, znaczy, czy silne, no bardziej z predyspozycją na długie loty. Rynku, ale widzę na długie loty, bo bardzo długie przedramię i Adam preferuje, że wszystkie gołębie, roczne, nieroczne, mają iść na 700. No u mnie tak, u mnie nie ma, że boli. Adam wszystkie wkłada, czy roczne, czy nieroczne, kosz ma iść. Tak samo kosz robi selekcję, nie? Tak samo na stare... Mogłeś zająć drugie miejsce, tak, ale Bruksela wyszła jak wyszła, tak. Wytypowaliśmy, przyjechałem tu, wytypowaliśmy 5 gołębi, ale był taki gdzieś pochrzaniony ten lot. Wszystkie przyszły, wszystkie dotarły do domu. Wszystkie. Jeden zaraz po konkursie był, może to było, no, zdecydowało o tym. Oddziele nie chyciła ta samica, a w rejonie złapała. Złapała. Nie? I to może by decydowało o tym drugim miejscu, no ale no coś. Co? Nie ma co narzekać. Tak. Będzie lepiej. Trzeba się cieszyć samiczka, która Brukseli była w konkursie. Pierwsza u mnie na gołębniku. I w oddziele chyba też była w czołówce, tak? Ósma była w oddziele. Ósmy w oddziele. Tak. Bardzo ładne skrzydło, długie przedramię. Ja jak przyjechałem, wytypowaliśmy na Brukselę, to mówię, na pewno musi zrobić, tak? No ale ta zrobiła szpicowa, reszta to gdzieś... To jest Van Roy, to jest ta samica, która też została wytypowana na lot Bruksela. Przyleciała druga, ale... Spóźniła się, druga była pod kreską, w rejonie się zmieściła. Przyjechałem, no to super, no tak mi się spodobała ta samica i to oryginalne. Troszkę zabrakło, tak? Niedużo. Jest piękna samica w tym roku, ile ma? W tym roku ona ma chyba 7. 7, ale wszystkie 7 no, setki. Szczelna samiczka, piękna w budowie. Samica jako młódka, ile miała? 6. 6. I teraz jako roczna leciała, tak? Leciała jako roczna, ma 7. I też była na 700, tak? Ach, to ja obowiązkowo, to tak. U mnie nie ma. 500 to... W budowie, no, który, bardzo szybki gołąb. Ten. Który się źle wyróżnia, bardzo to, szybki to w gołąb. Nagrodę dostaje 500, 700. Szybki gołąb po upierzeniu i ten. Oko. Też kapitalne. Która jej córka gołąb też... Długodystansowy, co lubi 700. Roczny. Rocznie, tak? Nie, dwuletni. Dwuletni mówię, dwuletni. No ale jako roczniak miał 6, nie? A na teren 7 dwulatek. Tu fachy już no, swoje lata mają, tak? No bo tam jest otwierająco w dużą. Tu blokujesz, tak? Tu są, gdzie wchodzą. No, a tutaj, tego, to... Nie są to duże fachy. No ale starczy im. Tak. Nie muszą być. Mieszkania też są małe, nie? Jedni mają nie, muszą, nie, muszą, nie musi być róż, nie musi być nic, tak? Szuflady te. Tak, no i gołębie lecą, tak? Więcej jest kombinacja z sprzątaniem, nie? No tak. Ale. Ale gołębie lecą, no lecą. Jako tako, po japońsku. Gdzie on mi się stracił? Gdzieś ty kurwa jest. Jeżeli chodzi Adam o wywózki, to wywozisz tak. tylko w środę, tak? Raz w tygodniu, środa, czwartek, tak jak tam kolega. Że nie trzeba wozić, na, jak niektórzy... Nie wiem. Cały czas, tylko mnie wystarczy... to się udaje jakoś. Tak. Raz w tygodniu. No i położenie swoje też nie jest za dobre w oddziele, tak? No bo mnoj krótszy pomiar, nie? I tam z boku są hodowcy, tak? Z boku tam są czołowi hodowcy. Jak gołębie idą tu od miasteczka. A rzadko idą, tak? Wiatry no, nie sprzyjają. Tamte na ostatnie loty były, co przecisło gołębie i młode te 3 loty to jest, nie? To mnie dźwigło. To ci siadło, tak? A te gołąby? Co to za to jest też przyniesione od kolegi Polka. Młody. Super, widać, że lubi długi dystans. Ale nie leciałem, bo on późny, nie? Gubin, Adama. Ten gołąb siadł drugi u ciebie, tak? Tak. W oddziele. W oddziale. No i w okręgu? Też jest chyba drugi, bo w okręgu mam pierwszą piątkę, nie, a... Pierwszy, drugi gołąb twój. No, w oddziele.
A w okręgu też? A to tam nie patrzyłem, nie wiem, tam nie patrzyłem. Nie patrzyłem. Gołąbek. Tu samiczka, która też w drużynie, tak? Tak. W tej tak, drużynie. Tak. No. Siadła jako czwarto. I komplet konkursów, 6 konkursów ma, tak? Tak. Pomimo, że ma 6 konkursów i czołowo siada sprężystą i tak jest piątą lotniczką dopiero, tak? Tak, tak, tak. Bo miałem jednego, który mi dobrze siadał, ale wycofałem. Tu jest kapitan Nok. Tu Szymeka. Po tej Szymnicy oglądaliśmy, tak? Tak, tak, tak. To jest córka, córka jej. Tak. Ale w ręce to jest petard. Jako czwarto siadła u mnie. Z gołą, który pewną ciekawą historię posiada już. Siadł jako pierwszy w oddziale, tak? On był pierwszy w oddziale. Ja, tamty był pierwszy. Pierwszy w oddziale. Tamty był drugi, a on pierwszy. No. Adam go wziął do ręki, dzwoni do mnie i mówi, no miałem go wytypować, ale w końcu wytypowałem innego. On był zatypowany. Ale później go zmieniłeś do... Już wsadziłem, mówię, nie, bo mi nie pasował, pasował mi tamten. Ten ciemny, co był, nie? Tam. Co przyleciał jako czwarty. Jako czwarty czempion. No u mnie jako czwarty w tym, ale już się nie chycił. Bo tu trzeba powiedzieć tak, że trzy... w Radziąkowie jest taki po prostu nagroda trzech upieczonych wieprzków i trzeba wytypować gołębia, tak? Teraz lotu... kiedyś była najlepsza piątka, nie? Najlepsza piątka, a teraz trzy gołębia. A to zrobili czempion. No i było tak, że było. Wytypowałeś, miałeś tego. No i zmieniłem. Zmieniłeś. A tamten zajął czwarte miejsce, tak? I już tak. Po prosiaku tylko smagał wiesz. No tak. A ten był pierwszy i by wygrał wszystko, tak? No, no tak, no bo na oddział był pierwszy. Nie, i prosiaka by no, zdobył. No tam tego niebieskiego, no to też by był, bo był drugi w oddziale. Tak, prosiaka by było. No, piękne skrzydło. No co, może w przyszłym roku prosiaka wygrasz. Może. Oby tak było. No ładno. Tu jest gołąbek ode mnie, Adamowi przywiozłem, żeby skojarzył ze swoją jakąś samiczką. Za to, że jest bardzo uczciwym hodowcą, to jest oryginalny Wanlun, 100% Wanlun. Wręczenie. Coś tam Adam pociągnie, Adam chciał fosa, no to przywiozłem mu oryginalnego fosa, 100%. Później gołąbek, bo dopiero pierwsze piórko spierzył. Przez specjalnie pociągnąłem. No pięknie. Lubi takie płowy. Jeszcze oko. To jest oryginał. Oko nie wyklarowane. Opki z spodu Adama, po których ten wyszedł. Ten drugi co siadł, to jest chyba 0-1, tak? No. 0-1. A tego oczko zobaczymy? A to jest ojciec to oko jest tak Szymelki. To jest dziadek. Dziadek Szymi, tak? Tak, to jest dziadek. Bo ta matka, ta pierwsza, ta w tym Szymla była jej córka, nie? A ona była z innym samcem. Tu następne dwa. Już? Następne dwa gołębie z rozpudu, ten ma piękne skrzydło. To jest samiczka. Samica to jest? Samiec. Samiec. To jest samiec, tam samice to. Oko teraz. Piękne oko. A drugi? Następna jest samiczka z rozpłodu. Piękna samica. Okaz jak. Bardzo fajny skrzydeł. To? Bardzo ciekawy go, bardzo fajny. To jest paszkę z linii. I super oko ma. To jest samiczko, to jest. I to jest 116 chyba, nie? Chyba. Ta. To jest na 116 samic.
Tak, bardzo fajne skrzydło na długi dystans, bo taką pierwsze przywiezione były to z Łodzi 3 lata temu, 3 albo 4, 3 co kupiłem od... To nie musi, albo ja chcę. Tu następne gębie z rozpłodu. Z tej samiczka. No fajne oko. To jest roczny. Linii Arden, tak? Tak, linii Arden, widać. I tu drugi, tak? To jest, to są siostry, nie? Tylko z dwóch różnych. To jest las, tak? No, to jest wlotka, to... A to jest roczna. Trzy lata, nie? Bo to jest roczne, nie? Aha, bo to już mówię na następne, tak. To jest dwa lata. W tym roku dwa lata. Ta w budowie lepsza. Dobrze, ta roczna. No jedna przekazuje, druga może. Nie, bo to, jest... nie, bo to są różne różne samce. Różne samce, ale ta to... Ta była z tym jednym, tym 25 samcem. Kapitalna samica. Co była połączona, nie? A ten 25 bardzo dobrze leci, tak? Nie, no po tamu. A, za rozpłodzie. To było 14 lat, tak? No nie, wiadomo, 2001 puchar dosłowy. 2000 rok, tak? 2007. No. No to można powiedzieć początek. 12 lat, tak? A tam są, a na to się... A z tego roku? No teraz. Gdzie się tego? Nie powinniśmy ich ustawić. Ale tam już. Teraz, tam, a proszę się zachować.